Na targach IWA w 2014 znalazłem bardzo ciekawe urządzenie, mianowicie LG G3S, które posiada w przeciwieństwie do flagowca nieco mniejszy ekran, bo 5 cali, oczywiście HD, nie Full HD, IPS i w środku 4-rdzeniowy procesor 2 i 1 GHz, z tyłu kamera 8 megapikseli, sensory BSI, pojedyncza dioda LED. Z przodu kamera 1, 3 megapiksela, no i 1 GB pamięci RAM w środku, Android 4.4.2 KitKat, no i wszystkie funkcje LG, czyli tam Smart Keyboard, Quick Memo, Dual Window, Knock Code i tak dalej, i tak dalej. W środku znajduje się bateria 2540 mAh. Muszę Wam powiedzieć, że telefon, podobnie jak zresztą G3 oryginalny, sprawia całkiem niezłe wrażenie, jeśli trzyma się go w rękach i rzuciła mi się w oczy, nie wiem kiedy wydana ta aktualizacja tutaj do interfejsu LG, że interfejs przyjął takie szare barwy, takie barwy dla nieszczęśliwych ludzi, bym rzekł. Zresztą widzicie, no, macie porównanie na przykład do ikonki Chroma, reszty ikonek tutaj w tym telefonie. Z przodu nie znajdziemy żadnych przycisków ani na krawędziach, bo podobnie jak w innych smartfonach LG, z tyłu mamy wszystkie głośności i, przepraszam, przycisk blokady uruchamiania ekranu znajduje się z tyłu, zaraz pod aparatem, no zależnie jak to lubi. Do góry natomiast znajdziemy klaster IRNA, właściwie tylko, bo na dole znajduje się gniazdo ładowania oraz gniazdo jack. Sprawdźmy, jak kamera chodzi w stronę tradycyjnie, bo to już na pewno IFA. Kamera chodzi w ten sposób. No fajnie było tutaj pani obok zdjęcia zrobić, ale pani już sobie poszła, jak to wygląda, jeśli chodzi o zdjęcia. Sprawdźmy szybkość migawki. No jest... To nie jest imponująca. Sprawdźmy jeszcze kamerę przednią. Wow, zasłaniam sobie twarz kamerą. Powiem Wam, że jakość to nie jest jakaś zaskakująca. Natomiast jakość ekranu, mimo że to jest mniejszy ekran, ekran HD, a nie Full HD, faktycznie może kąty widzenia nie są jakieś imponujące, jednakże całkiem przyjemnie. Jak widać, ten smartfon się powinien spisywać. Mamy galerię. O! Wynik z jednego z popularniejszych od początku Androida benchmarku, czyli Quadranta. Czy jest to gdzieś Antutu? Ciekawe. Ludzie sobie pościągali benchmarki, porobili sobie screeny, już to wszystko wyciekało. Ja chciałem zobaczyć jakoś zdjęcia bardziej, aniżeli benchmarki. O, mamy panią. Tu pani stoi, sobie zrobiła zdjęcie. Very nice, very nice. Pan sobie też zrobił, może zdjęcie, z broną zdjęcie. Generalnie rzecz biorąc, faktycznie jakoś zdjęcie, może to jest sensor 8 megapikseli, nie jest zły. Jak widzicie, szczegóły nawet na dalekim planie widać tam. Nie wygląda to najgorzej. Oczywiście tu rozmazane trochę jest na końcu, więc tak nie do końca. Ale za to bardzo ładnie pani hostessa wygląda, która tu stoi obok mnie teraz. Także moje wrażenia są raczej pozytywne, jeśli chodzi o tego smartfona. Mam Quick Memo. Chciałbym przetestować może... To było śmieszne. Dajmy sobie może innego memosa. Napiszmy sobie coś fajnego tutaj. Wygląda. To jest zamykanie, nie? To jest generalnie ten menadżer. Więc to raczej nam nie pomoże.
Dobra, cóż. Tańsza wersja GG3. GG3S. Tak jeszcze raz się o to prezentuje. Metalowe wykończenia tego urządzenia. Cóż, całkiem przyjemne. Fajnie, że jest bardziej kompaktowy.